Panie pośle, państwo przygotowujecie komitety obrony wyborców. Cóż to takiego będzie? No będziemy zachęcać wszystkich, by się do nas zgłaszali. Wszystkich tych, którzy mają takie poczucie jak my, że to, co robi Platforma w sprawie wyborów, w roku wyborczym zmieniając ordynację, dwudniowe wybory, odrzucając wszystkie nasze poprawki, które miałyby doprowadzić do jawności, chociażby w miejscu liczenia głosów, że to jest jakaś taka pokusa, by te wybory sfałszować. I my nie możemy do tego dopuścić. Chcemy szkolić ludzi, wysyłać ich do komisji wyborczych, by gdzie zobaczą jakiekolwiek możliwości fałszowania, zawiadomili centralę, będą struktury do tego, a także policję, bo nie może być tak, że nieważne kto wygrywa, ważne kto liczy głosy. Obawiam się, że Donald Tusk zrobi wszystko, by utrzymać władzę za wszelką cenę. Ale panie pośle, możliwość wysyłania, delegowania przez partię swoich przedstawicieli do komisji wyborczej, to jest od dawna jest taka możliwość. Podobnie jest delegowanie do komisji, do lokalu wyborczego jako przedstawiciela, jako męża zaufania poszczególnych partii, to od dawna było. Natomiast dopiero teraz jest takie zainteresowanie Prawa i Sprawiedliwości tym tematem. No bo jeśli dlatego teraz, że po wyborach samorządowych mieliśmy do czynienia z wieloma przypadkami, także w skali kraju, no jeśli ponad co dziesiąty głos jest nieważny, to zaczynamy się zastanawiać, dlaczego jest nieważny. No co dziesiąty głos to jest naprawdę bardzo dużo. No, 10% wyborców się pomyliło. Można tak zakładać, ale lepiej tego pilnować. I to prawda, że każda partia mogła do tej pory, ale żadna partia nie była w stanie. Poza tym ludzie, jeśli idą nawet jako mężowie zaufania, z dobrej woli, nie mają wsparcia partii, czyli nie są przeszkoleni, nie wiedzą na co zwracać uwagę, nie wiedzą gdzie zadzwonić. Czasem się boją, bo boją się, że no, lokalny wójt, burmistrz czy ktoś, a to przecież może stracić pracę, nie wiem, mama w szkole, babcia gdzieś, czy znajomi. No to jest problem. W małych miejscowościach to jest problem. Dlatego lepiej, żeby było duże wsparcie organizacji, takie instrukcje napisane. Będziemy to wszystko... jakieś szkolenia, tak? Na A pewno kto się może zgłaszać? Członkowie PiS-u mogą się nie, zgłaszać? Nie, oczywiście nie tylko. Tak, osoby, które są w jakiś sposób związane z PiS-em, czy po prostu osoby, które deklarują pewne poparcie dla PiS-u. Ja sądzę, że wszyscy, którzy chcą uczciwych wyborów w Polsce, dostaną pomoc od nas i my będziemy wdzięczni za taką pomoc. To znaczy będziemy szkolić, będziemy prosić o wsparcie, bo nieważne w tym znaczeniu to nie jest już tak ważne, czy to są członkowie PiS-u, czy nie. Ważne, że to są ludzie, którzy chcą, by wybory przebiegały uczciwie. A czy na przykład PiS rozważa taką możliwość równoległego liczenia głosów, zbierania z komisji, z lokali wyborczych, później komisje regionalne i tak dalej? Różne możliwości, znaczy wszystko, co spowoduje, żeby te wybory nie były fałszowane, będziemy robić. Oczywiście nie mamy takich wielkich możliwości, dlatego zgłaszaliśmy poprawki do ustawy, by to państwo ujawniło, chociażby w internecie, bo przecież to nie jest dziś wielki problem. Tego nie będzie, bo została ta poprawka zrzucona. Tego nie będzie, więc będziemy robić to takimi sposobami, jakimi jesteśmy w stanie jako partia. Czyli także zbierać informacje z komisji wyborczych o wynikach wyborczych, ale przede wszystkim zachęcać wolontariuszy, naszych członków, naszych sympatyków, by brali udział przy liczeniu i zwracali uwagę na fałszowanie. A jak, panie pośle, będzie wyglądała sprawa mężów zaufania? Bo z tych przekazów, które do tej pory do mnie docierały, ja sprawdzałem, było tak, że mówiliście o jednym mężu zaufania w jednym lokalu wyborczym. Czy jednak będzie więcej tych osób? No bo jeśli mają być dwa dni wybory, to dla takiej osoby ileś godzin siedzenie w jednym miejscu, no to jest dość trudne. Będą i mężowie zaufania, i osoby wytypowane przez partię polityczną do udziału w komisji wyborczej. To mam nadzieję, że w tym roku będziemy te osoby lepiej przygotowywać. To niewielka opłata, ale zawsze jakaś opłata dla tych osób, które tam zajmują miejsce. Co do mężów zaufania, no to jest to w ramach wolontariatu, ale myślę, że powinno to być więcej. Tylko w Polsce jest bardzo wiele obwodów do głosowania. Nie wiem, czy tak dużo ludzi da się nam zgromadzić. No będziemy robić wszystko, co się da, żeby zapobiec fałszowaniu, bo uczciwa demokracja to demokracja, gdzie wybory są prawdziwe. Panie pośle, dzisiaj słyszeliśmy zapowiedź premiera, który nas poinformował, że prezydent byłby gotów poprzeć budowę pomnika Smoleńskiego w Warszawie. Co pan na ten temat by nam powiedział? Mnie się wydaje, że przed 10 kwietnia będą różne deklaracje
będą różne dziwne działania, tak jak chociażby te prokuratury, która umorzyła jeden z wątków śledztwa, wątek zamachu bez podania jakichkolwiek dowodów. Nie umorzyła, panie pośle. Znaczy zamknęła ten wątek. Nie zamknęła, tylko na etapie obecnym śledztwa stwierdzono, że nie ma dowodów na to, które by wskazywały, że jest, żeby doszło do zamachu. Mimo oczywiście, że prokuratura nie ma dostępu do wraku. No, takie deklaracje... Deklaracja była dokładnie taka, że zamykamy, ale zawsze możemy otworzyć. To taka była deklaracja. Zdaje się, tego nie zamknięto, tylko jakby no z mojej dowody wiedzy wykluczają. Rozmawiałem także dzisiaj z panem ministrem Macierewiczem, także z jego wiedzy wynika, że zostały tylko 3 wątki. Jeden został zamknięty. No, co więcej, dziwi mnie to, bo ja uważam, że dziś nie ma co prawda żadnych dowodów, by powiedzieć, że to był zamach, ale także nie ma takich dowodów, by zamknąć ten wątek śledztwa. Więc moim zdaniem prokuratora przed 10 zachowała się politycznie. Donald Tusk także przed 10 no, rzuca taki pomysł, że podobno prezydent ma pomysł na pomnik. Dziś wszystkie klucze do tego, by godny pomnik w Polsce, w stolicy tego kraju stanął, są w rękach Platformy. Jest prezydent miasta, jest premier, jest prezydent. I jakieś rozmowy tutaj naprawdę są nie na miejscu. Szanujące się państwo, 40-milionowy kraj, 40-milionowy naród powinien godnie upamiętnić ofiary tak wielkiej katastrofy, największej po wojnie według uchwały Sejmu i Senatu, największej po wojnie katastrofy. Panie pośle, a czy powinien być oddzielny pomnik Lecha i Marii Kaczyńskich, a oddzielny pozostałych ofiar? Czy to powinien być jeden pomnik, który będzie nam przypominał o wszystkich ofiarach tej strasznej tragedii? Na pewno powinien być pomnik, który przypomina o wszystkich ofiarach, bo to byli ludzie, którzy lecieli tam w ramach pewnej misji, pewnej służby. Nie lecieli tam prywatnie, to była elita polskiego kraju, ale sądzę, że także prezydent. Prezydent, głowa państwa, człowiek uczciwy, o człowieku wielkiej wizji wraz ze swoją małżonką powinien być godnie upamiętniony. Czyli powinien być pomnik wszystkich, ale także oddzielny pomnik prezydenta. Na krakowskim przedmieściu, w okolicach Pałacu? Ja nie jestem architektem. Sądzę, że można znaleźć kompromis architektoniczny w tej sprawie. Ja naprawdę nie wiem, jak ten pomnik powinien wyglądać, bo nie znam się na tym, ale sądzę, że można, że gdy będą chęci, znajdzie się też i rozwiązanie. Panie pośle, bardzo dziękuję za przyjście do studia, za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem dzisiejszego wieczoru był poseł Adam Hoffman, rzecznik prasowy Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Na kolejny Polski Punkt Widzenia zapraszam już jutro. Jak zwykle rozpoczynamy o 21.40, a teraz życzę wszystkim dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.